Hej, witam z powrotem na kanale. Moi drodzy, bohater odcinka, jak widzicie, Armia Dildo G.I. Joe, czyli inaczej Armadillo. Moi drodzy, jest to taki, w trzech słowach, jeżeli miałbym ten pojazd podsumować, jest to taki vanguard zimnej wojny. Mała pchła, która dysponuje niesamowitą siłą ognia, niesamowitym kamuflażem, no i oczywiście mobilnością. No ale o tym wszystkim powiem wam w odcinku tym właśnie. Tak naprawdę przygotowałem dla was na dzisiaj inny materiał, oczywiście o M8 AGS, o czołgu lekkim, natomiast postanowiłem na waszą prośbę tutaj pokazać wam w pierwszej kolejności ten pojazd. Więc w tym odcinku zobaczymy, pokażę wam po raz pierwszy sponsorów tego pojazdu, czyli jak on u mnie znalazł się w garażu. Omówimy sobie pojazd, następnie wyposażenie i perki wam pokażę oraz zaprezentuję wam dwie bitwy. Bitew więcej rozegrałem właśnie grindując drzewkowe lighty, więc tym pojazdem nie mam zbyt wielu bitew, ale z tego co zauważyłem, to po prostu to jest taki fun tank po prostu zimnej wojny. Czy jest on zbalansowany? Zdecydowanie nie. On tak naprawdę zaburzył całą rozgrywkę zimnej wojny, dlatego że chmara tych armadillo po prostu pustoszy pole bitewne. Zresztą będziecie mogli zobaczyć w bitwach. Naprawdę pojazd jest bardzo, bardzo OP, pomimo mizernych uszkodzeń z tych działek, ale o tym za chwileczkę w omówieniu. Dobrze, teraz wam pokażę tutaj, tak jak zapowiadałem, sponsorów tego pojazdu. Więc tak, otworzyłem sobie jedną kartę, miałem 4000, o ile dobrze pamiętam, golda. I proszę, pierwszy duplikat, czyli Pantera M10 wypadła. Oczywiście duplikat, tak jak mówiłem, więc wypłaciło mi golda. Plus 6000, czyli już mamy 10. I zastanawiałem się właśnie, czy otworzyć sobie następną kartę. Z reguły otwieram sobie tak jedną w dzień, jedną raz na dwa dni. A mówię, raz się żyje, zobaczymy, co z tego wyniknie. Może będę miał szczęście. I uwaga, ku mojemu zaskoczeniu wyskoczył Javelin Krupp Steyr, czyli też duplikat, i kolejna Kasiora, czyli już 17 tysięcy. No, nie pozostało mi nic innego, bo obiecałem sobie, że jeżeli cokolwiek wypadnie z kart, wtedy ten pojazd nabędę. Na pewno nie będę kupował złota jako takiego, więc bez zastanowienia, jak widzicie, udałem się do sklepu i właśnie nabyłem tą małą muchę, owocówkę. Także generalnie sponsorami tego odcinka była M10 oraz niszczyciel niemiecki Steyr Krupp. Dobrze, powracając już do samego tematu. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jest to bardzo nietuzinkowy pojazd, dysponujący 4 lufami. Oczywiście są to 60-ki, 60 mm. Ale powiem wam, że siła ognia jest bardzo duża, z tego względu, że ten szkrab przeładowuje całe 19 sekund. Oczywiście mówię tutaj o fabrycznych danych, bez żadnych ulepszaczy, racji żywnościowych i tak dalej. Więc powiem wam, co 19 sekund, mając do dyspozycji 16 pocisków, które zabierają po 90, no, trzeba się liczyć z tym brzdącem. Dobrze, jeśli chodzi o konkurencję, to już wam pokazuję, jak ona wygląda. Tu mamy wszystkie lighty, które ja posiadam. No i widzicie, też mam tą dziesiątkę, ale o tym będzie osobny odcinek, być może już jutro. Więc oczywiście mamy Maulera, który wam już też prezentowałem. Bardzo fajny pojazd. Tu jest M8 AGS. No, powiem wam, nie będę na razie się wypowiadał na jego temat, ale jestem pod wrażeniem, tyle powiem. Dobrze, Cobra His. I oczywiście Cobra Arctic His, różniąca się od zwykłej Cobry tym, że posiada pociski PPK. Są to oczywiście wszystkie pojazdy ery Eskalacja, łącznie z bohaterem naszego odcinka. Dobrze, jeśli teraz chodzi o omówienie samego pojazdu. Tak jak mówiłem, działko jest 60 mm. Posiada tutaj prędkość przeładowania, tak jak mówiłem, jest to 19 sekund, natomiast 0,36 tutaj mamy celność i 2,1 skupianie, także powiem wam, że jest całkiem, całkiem nieźle. Pancerz, no cóż, pancerz jak na lajta przystało, nie ma pancerza, także nie będziemy się na tym skupiać, generalnie każdy strzał w niego, wszystko wchodzi, więc tak to wygląda.
Dobrze, jeśli chodzi o historię tego pojazdu, tak jak kiedyś wam mówiłem, zupełnie nie moja bajka. Powiem tylko o bonusach jego, czyli tak, do srebra mamy 55%, do expa mamy 15%, do wolnego expa 5%, a do szkolenia załogi dodatkowo mamy 15%, także bardzo, bardzo fajna rzecz. No i ten pojazd bardzo przyzwoicie zarabia. Dobrze, silniczek, 400 koni i prędkość, którą tutaj możemy uzyskać, fabrycznie podają 82,5 km na godzinę. Obrót. Jeśli chodzi o obrót, mamy 52 stopnie, 52,8 dokładnie. 50 stopni mamy obrót wieży. No i zasięg widzenia, słuchajcie, fabrycznie jest to 535 metrów. Zasięg sygnału radia 610 metrów. I trzy rodzaje pocisków. Na tych pierwszych 182 mamy penetracji na podstawie. No niestety nam spada drastycznie na 500 metrach. Na drugim mamy 228 penetracji, równie spada na 500 metrach, dość dużo. I ostatnie burzaczki 95 mamy penetracji. W przypadku pierwszych i drugich pocisków zabieramy po 90, a w przypadku burzaków 145. Także tak to wygląda, tak sobie siedzą załoganci. Dobrze, ze szczegółowych informacji, co tu jeszcze warte jest podkreślenia? Więc tak, jest 38,4 strzała na minutę. To są wszystko wartości fabryczne, które wam teraz podaję. 19 sekund to jest przeładunek. Podnoszenie działa, słuchajcie, nie wiem skąd oni to wzięli, ale jest 80 stopni ponoć, także można niesamowicie to działo podnieść. I 8 stopni opuszczanie, 0,36 celność i 2,1 skupianie. Prędkość cofania, o której nie mówiłem, to jest 38 km na godzinę, także też bardzo przyzwoicie. Silnik ma 400 koni mechanicznych i przełożenie to jest 39,17 konia na tonę. Zasięg spota 535 metrów, a punkty HP to 2100. Tak tutaj się właśnie przedstawiają jego statystyki. Oczywiście zakładając różnego rodzaju sprzęt oraz umieszczając w nim dobrego załoganta, te parametry nam się będą oczywiście zmieniać. Dobrze, wyposażenie pojazdu. Słuchajcie, ja zdecydowałem się na system trakcji, na optykę, na zaawansowany kamuflaż, żeby jeszcze bardziej ten kamuflaż podkręcić, bo ma pojazd niesamowity, ale przy tym to już jest w ogóle bajka. System trakcji, tak jak mówiłem, do obrotu i do prędkości oraz rozszerzone informacje o celu. Dobrze, jeśli chodzi o tutaj sprzęt eksploatacyjny, więc tak, zestaw duży naprawczy, racje żywnościowe i zamiast apteczki tutaj zdecydowałem się na zasłonę dymną, czyli po prostu na ten taki dodatkowy, ulepszoną zasłonę dymną, która nam daje dodatkowo jeszcze 20 do niewidzialności. Pasywny to jest oczywiście tutaj bonusik. Jak widzicie, pocisków jest aż 192. Posiadam wszystkie pociski premium, koszt nie jest zbyt duży, bo to jest 400, a naprawdę różnica jest, bo 228 to i tak jest mała, mizerna penetracja, no ale versus 182 to już jest znaczna różnica, także tak naprawdę to ma być fun tank i tak właśnie go tutaj zrobiłem. Perki załogi. Więc tak, standardowo 3 perki, czyli urodzony przywódca, szybkie ładowanie oraz szósty zmysł. Do tego jeden mi się zrobił, czyli walkę podjazdową, bo ten pojazd bardzo dużo strzela w ruchu, w zasadzie bez przerwy. Następnie co jeszcze? No to będą też kolejne perki do celności, czyli strzał z biodra na pewno, pewną rękę jak najbardziej. Więc tak, rozeznanie w sytuacji jako kolejny na pewno i oszczędzanie zasobów, ponieważ tutaj jeśli chodzi o ładowanie tego działa, chcemy to maksymalnie przyspieszyć. I myślę jeszcze, że byłby całkiem przydatny perk, zaraz, gdzie on tutaj był? Terenową jazdę, tak, trikowa jazda, wiecie co, zdarzało się często, gęsto po prostu, jak ten pojazd po prostu się przewraca, wywraca, kręci dziwne bączki, myślę, że to będzie jak najbardziej dobry perk na ten pojazd. Ale oczywiście wszystko jeszcze testuję, także to wszystko się może zmienić. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam was do bitew i oto pierwsza z nich. Pierwsza bitwa, Mała Zmora, mapa Kowno, także jest gdzie jeździć.
i zobaczymy, co ten pojazd w ogóle potrafi za cuda wyprawiać. Tutaj chyba jeszcze miałem załadowane, tak, zwykłe pociski również, dopiero później zmieniłem ten setup, także tak naprawdę eksperymentowałem jeszcze z tym pojazdem, ale powiem wam, że no, jest to taki fan tank, taki vanguard zimnej wojny, dokładnie tak. Dobrze, więc standardowo, tutaj nie czując respektu przed potężnymi działami, jadę sobie do przodu, zobaczyć jak się przeciwnik rozjedzie. Oczywiście, jak widzicie, mobilność nam na to pozwala. No, mkniemy, widzicie, w granicach 90 km na godzinę. Gabaryty pojazdu są tak małe, że sam grając przeciwko tym pojazdom mam problem, żeby je trafić i po prostu sobie odpuszczam czasami. A jeśli chodzi o pociski PPK, to naprawdę pojazd musiałby być zgąskowany, naprawić się i ktoś by musiał mu poprawić, żeby stanął w miejscu, wtedy tak, to ma sens. Natomiast marnując na niego pocisk PPK, po prostu nie ma sensu, bo i tak go nie trafimy i tak. Jest zbyt szybki, zbyt zwinny, żeby go po prostu trafić zwykłym pociskiem. Dobrze, tu mamy pierwszego kandydata. Także powiem wam, że z prędkością światła wypluwa te pociski. A widzę też Armadillo z naszego teamu dorwał tego lighta i już jest tak naprawdę po zawodach. Mówiłem wam w części garażowej, że ten pojazd bardzo zaburzył rozgrywkę zimnej wojny. Cóż, powiem tak, sama rozgrywka zimnej wojny jest taka, że jak wiecie, non-stop jesteśmy widoczni, czyli po prostu nie ma znikających czołgów. Natomiast przyjeżdżając lightem i świecąc kogoś, oczywiście otrzymujemy asysty, tak jak to i w zwykłym trybie drugiej wojny, więc ten czołg bardzo, bardzo do takich akcji się nadaje. Słuchajcie, nie mówiłem wam tutaj o wykrywaniu tego pojazdu, czyli on ma z tym setupem, który ja mam oczywiście jeszcze bez załoganta, który nie ma jednego perka na kamuflaż, ma 68 metrów, czyli przeciwnik tak naprawdę musi do nas podjechać na co najmniej 68 metrów, żeby nas wykryć. To jest po prostu niesamowita rzecz. Miałem bitwę na mapie Westfield, stanąłem w krzaku na środku i po prostu koło mnie przejechały pojazdy w odległości, nie wiem jaka to była odległość, ale plus minus 100 metrów. Nikt mnie nie wyświecił, kompletnie nikt. Pojazd jest po prostu kosmiczny, krótko i zwięźle mówiąc. Dobrze, także jak widzicie, działko bardzo szybko ładuje, bardzo szybko oddaje te strzały. No, oczywiście trzeba na takie numery przy skałkach uważać, bo też miałem bitwy, w których no jednak taka prędkość, musimy mieć oczy dookoła głowy, czyli musimy widzieć, gdzie strzelamy, oprócz tego musimy widzieć, gdzie jedziemy. Wcale to nie jest łatwa sprawa przy takich prędkościach, no ale słuchajcie, trzeba potrenować, zanim kołowce wejdą tak naprawdę do nas do gry. No, tu widzę też Armadillo przeciwnika. Nas obrał na cel. W tym momencie, zobaczcie, rzuciłem zasłonę. Co ta zasłona spowodowała? Spowodowała to, że jeżeli miał auto-aima na nas, po prostu automatycznie gubi nas z celowania. Jeżeli wyjedziemy i po prostu dostaniemy się w jakąś taką sytuację, w której będziemy musieli ratować się ucieczką, to naprawdę jest niesamowita rzecz, jeśli chodzi o obronę. Dlatego, że wtedy znikamy i wszystkie pojazdy, które do nas celują, czy z auto-aima nas złapią, czy ręcznie celują, po prostu nagle nas tracą z oczu i będziemy mogli się bezpiecznie oddalić. Dobrze, wracamy po więcej. Jak widzicie, gra tym pojazdem jest bardzo dynamiczna, czyli generalnie jeździ i strzela i zadaje niesamowite obrażenia. Dużo podpałek też zauważyłem, nie wiem czy to akurat to działo, czy coś w tym trybie znowuż nagrzebali, w każdym razie dużo więcej podpałek wchodzi niż kiedyś wchodziło. Dobrze, sama rozgrywka jak widzicie jest bardzo dynamiczna, jest remis, także jest cały czas nierozstrzygnięte, kto wygra, ale tak naprawdę mając takie bączki, jesteśmy w stanie, tak jak mówiłem, przeważyć losy bitwy. Dobrze,
tutaj się muszę przeładować. Także na pewno tutaj, jeśli chodzi o ten pojazd do kamuflażu oraz wszystkie dostrzelania, żeby tą celność mu jeszcze zwiększyć. No i ten czołg niesamowicie po prostu zarabia, tyle wam powiem. Bez żadnych dopalaczy, bez bonusów. To akurat w tych bitwach, które wam prezentuję, akurat korzystałem z tego. Więc miałem jakieś bonusy, ale tak normalnie za taką bitwę, tu oczywiście przylegowało jak zwykle, za taką bitwę, kiedy zrobimy przynajmniej powiedzmy te 2-3 tysiące uszkodzeń, spokojnie 150-200 tysięcy przywozimy do garażu, także niesamowicie też ten pojazd zarabia. Być może dlatego też, że jak widzieliście, te ceny tych pocisków wcale nie są aż takie wygórowane, bo nawet za te pociski o większej penetracji 400 to nie jest aż tak dużo. Dobra, no i zostały trzy pojazdy przeciwnika, ale widzę, jest pluton, to mnie trochę martwi. No u nas został jeden ciężar, no i dwa lighty i med. Dobrze, najważniejsze nie dać się sprowokować i na pewno tam nie wjadę w środek. I poczekam, być może któryś właśnie z przeciwników wyjedzie tutaj na otwarte, a wtedy zrobimy to, co do nas należy, czyli do lighta. To, co lighty lubią najbardziej, czyli objeżdżanko. Dobrze, mamy pierwszego kandydata, odłączył się od grupy. Tutaj widzę, że chce z boku zaatakować nasz pojazd. Tak jest, mobet, bardzo fajnie. Także fajnie z tymi mobetami się walczy, powiem wam, bo tyle HP jest do wzięcia, że głowa mała. Dobrze, i zasłonę puścimy, żeby mu nie przyszło do głowy strzelić w naszym kierunku. Dobrze, mamy kolejnego na naszym kapie. A to działo, jak widzicie, nie jest takie super celne jeszcze z tą załogą, ale myślę, że niedługo już będzie zupełnie inaczej. No i została formalność, czyli ostatni pojazd przeciwnika na dwa lighty. Także myślę, że sobie bez problemu z nim poradzimy. Tu widzę, kolega tamtym lightem już ma mało życia, także ja mogę spokojnie przyjąć strzał. Więc wyjeżdżam i zobaczymy, gdzie jest ten ciężar. Gdzieś chyba tutaj był, z tego co pamiętam. No i jest, no i właśnie. Tak jest. I koniec bitwy. Słuchajcie, taka to była bitwa. Dużo jeżdżenia, dużo strzelania, ale generalnie ten czołg najlepiej się spisuje przy właśnie takim Blitzkriegu. Można stacjonarnie grać, z tego działa co jakiś czas oddać strzał, ale powiem wam, że robi się dużo, dużo mniej uszkodzeń niż właśnie w ten sposób. Dobrze, podsumowanie. Kończymy na trzecim miejscu. Mamy 2 kile, mamy 2421 uszkodzeń. 2007, prawie 2800 mogę powiedzieć, mamy asyst, co razem nam daje ponad 5000 łącznego, zarobki 149 tysięcy i załogant się tak naprawdę dopiero szkoli na czwarty perk. Także bardzo, bardzo fajny pojazd. Zresztą tym pojazdem tak naprawdę i tym drugim lightem, który właśnie tym M8 AGS, zrobiłem całą tą misję na obiekta tego, którego możemy zdobyć, czyli wypłaciło mi ponad 9 milionów, bo po prostu pojazd posiadam. Dobrze, muszka, owocówka, kontratakuje. Druga bitwa. No, słuchajcie, powiem wam, że wiecie, jakie są muszki, owocówki, bardzo, że tak powiem, upierdliwe. Dużą muchę jeszcze gdzieś tam możemy trafić, a taką małą naprawdę złapać, gdzieś dopaść jest problem. Tutaj po prostu będzie też bardzo intensywna rozgrywka, także na początek podjadę sobie w przeciwnym kierunku, czyli pojadę sobie na otwarte, nie będę tutaj na te pagórki się wpychał na razie póki co. Jak widać, pojazd jest wyśmienicie mobilny, po prostu mknie jak strzała. Tu oczywiście, jeżeli ktoś by chciał jeszcze podrasować tą prędkość, można założyć ten drugi z tego sprzętu do 5%, wtedy będziemy mieli więcej do mocy silnika i do maksymalnej prędkości, ale uważam, że ta prędkość jest wystarczająca i tak naprawdę chyba lepiej zainwestować w celność działa niż w dodatkowe parę kilometrów na godzinę. Dobrze, także tutaj widzę już lewą stroną się przymykają przeciwnicy. Ja postaram się bardzo agresywnie na środek wyjechać i zobaczyć, czy coś tutaj
No i właśnie mamy pierwsze efekty, już widać przeciwnika. Tu właśnie przy tego typu akcjach trzeba bardzo uważać, dlatego że można bardzo szybko zejść przy tej prędkości, nie oceniając po prostu odległości lub mijając zjazd, się rozbić. Też mi się takie bitwy zdarzało jak najbardziej. Dobrze, przeskoczę sobie tutaj przez ten wałek. Tu powinno być czerwono, no i dokładnie tak. Dobrze, tu stoi jakiś jeden czołg. Postaram się na niego wyjechać. Jest to trochę brawurowe, ale powiem wam, jak to ma być fan tank, to po prostu będę nim tak grał. No i właśnie, tu sporo szczęścia, ponieważ mnie zgąskował. Wypuściłem zasłonę dymną, ale zobaczcie, co się stało. Przeleciał nade mną i w tym momencie mogę dalej kontynuować strzelanie. No i nawet jeszcze podpałeczka weszła, także bardzo ładnie. No, tak jak mówiłem, trafić w taką muszkę owocówkę jest bardzo, bardzo trudno. Także tutaj po prostu śmiercią dla tego pojazdu są sytuacje, w których ktoś was taranuje i zużyliście zestaw naprawczy, tak jak ja teraz mam zużyty i gdybym teraz dostał po prostu przez kogoś taranowany, to tak naprawdę jestem bezbronny. A druga rzecz właśnie jest taka, że upadki z różnego rodzaju skałek, z jakichś nierówności, także tu naprawdę dobra znajomość map, dobra ocena odległości, jak najbardziej wskazana do zasiadania za sterami, czy cokolwiek on tam ma, tego bączka. Także i kolejna podpałka. Tak jak wam mówiłem, bardzo dużo tych podpałek ostatnio wchodzi. Także powiem wam, że tutaj stawiając na tą celność, wydaje mi się, że ten pojazd będzie jeszcze bardziej, będzie jeszcze większym wariatem niż jest w tym momencie, aczkolwiek już teraz jest bardzo, bardzo przegięty, że tak powiem. Także te strzały będą jeszcze nam łatwiej i jeszcze będzie cenniejszy. No i tutaj kolejny do garażu. Dobrze, bitwa jak widzicie też jest bardzo intensywna. Tak naprawdę 3 minuty bitwy minęły, czwarta leci, a już tak widać, że no, uszkodzenia się bardzo fajnie kumulują. Co prawda to jeszcze nie jest koniec, jeszcze będzie ich więcej, ale przy tym przeładunku, słuchajcie, 19 sekund fabrycznie i do tego przy tej szybkoszczelności tych czterech działek, to naprawdę nie jest żaden problem. Także na dużych, otwartych mapach, tak jak tryb zimnej wojny jest wprowadzony, wyśmienicie ten pojazd się sprawuje. Dobrze, i tu chyba mamy tego mobata, którego wtedy nie dokończyliśmy. Dobrze, puścimy zasłonę, znikniemy sobie za zasłoną na czas przeładunku. Dobrze, sprawdzę tylko, czy przeżył, czy jeszcze jest. Dobrze. Chyba to jest ten sam mobat, nie jestem pewny. A tych mobatów, słuchajcie, teraz to wszędzie i pełno, ale tak jak mówię, bardzo dobrze. Jest dużo hapsa do wzięcia. Także akurat jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że tyle tych mobatów jeździ. Dobrze, ktoś go skończył. I szukamy kolejnych. Dobrze, tu mamy T-72 AV. Także tutaj frontalnie nic nie zrobimy, ale standardowo z flanki, z boku czy z tyłu, jak najbardziej. No tu właśnie na takie zjazdy trzeba bardzo uważać. Ups. Tak jest. I kolejny do garażu. 7 do 5 jest, także powinniśmy to bez problemu uciągnąć. I kolejna podpałka, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej zaraz po niszczeniu artylerii. Także bardzo, bardzo... Musieli coś nagrzebać, bo powiem wam, że trochę siedzę w tym trybie zimnej wojny i owszem, zdarzały się podpałki, ale nie aż tak często, jak teraz. Dobrze, i przeciwnikowi zostało 3 pojazdy. Teraz po prostu misja odszukaj, zniszcz, 2 widzę. No i jest trzeci, dobrze. Jest odizolowany od reszty, także bardzo dobrze. To jest taki bonusik.
Także jak widzicie, taka biedna M60 tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Dobra, szybki przeładunek. I wracamy z powrotem. Dobrze, może nie będę centralnie wyjeżdżał, podjadę z tej strony. O, i skończył go kolega z drużyny, też Armadillo. Dobrze, koniec bitwy. Słuchajcie, taka to była bitwa. Generalnie bitwy tym pojazdem są bardzo szybkie, bardzo dynamiczne i z reguły się kończy w pierwszej trójce bez problemu, także naprawdę bardzo to pomogło w zdobyciu tego obiekta. Dobrze, kończymy na pierwszym miejscu. Podsumowanie. Mamy jednego zniszczonego. Uszkodzenia 4353, do tego 580 asyst, to razem nam daje niecałe 5000 łącznego, 253000 zarobku, tutaj chyba miałem razy półtora bonus do zarabiania. Także tak się przedstawia ten pojazd. Słuchajcie, tak jak w każdym filmie, to jest moja opinia, moje zdanie na jego temat, a nie reklama do zakupu. Dzięki śliczne za to, że byliście ze mną i do usłyszenia, zobaczenia już niedługo w następnym odcinku. Hej!